arn.eu. Kilka dni temu w Londynie odbył się zamknięty przedpremierowy pokaz najnowszego pakietu DLC do Call of Duty Black Ops 3. Wraz z kilkudziesięcioma innymi przedstawicielami mediów z całej masy europejskich krajów miałem okazję przetestować wszystkie nowe mapy przed ich oficjalną premierą. Umożliwiono mi również zgranie fragmentów gameplayu, dzięki czemu możemy dziś rzucić okiem na to, co czeka na graczy w nadchodzącym wielkimi krokami pakiecie Awakening. Activision bardzo restrykcyjnie pilnuje tego, o czym można mi wam powiedzieć przed oficjalną premierą dodatku, więc moje wrażenie z pokazu podzielić muszę na kilka części, by informacje na temat nowych map trafiły do zainteresowanych możliwie najszybciej, ale jednocześnie w zgodzie z zaleceniami wydawcy. Mam nadzieję, że zainteresowani map pakiem znajdą tu potrzebne informacje, a na dodatkowe pytania chętnie odpowiem w komentarzach. Dziś więc zajmiemy się pierwszą partią map DLC, mianowicie Gauntletem i Rise. Obie to zupełnie nowe dodatki do rodziny Call of Duty i pisane były wyraźnie z myślą o wykorzystywaniu umiejętności specjalnych wprowadzonych w Black Ops 3. Gauntlet to ogólnie bardzo interesujący pomysł na mapę. Składa się z trzech oddzielnych aren: wielkiego lodowca, dżungli oraz czegoś przypominającego ceglane miasteczko. Areny te są wojskowym poligonem ćwiczebnym i połączone ze sobą szeregiem futurystycznych korytarzy. Sam koncept jest bardzo fajny, poszczególnym częściom mapy charakteru nadają nie tylko różne klimaty, ale i warunki pogodowe. W mieście pada deszcz, a na lodowcach wiecznie sypie śniegiem, więc za pomysł i wizualną realizację należy się autorom Szkolna Piątka. Jest na co popatrzeć, no i jest wręcz skrajnie różnorodnie. Zdziwiło mnie za to, jak ciasną okazuje się ta plansza w praktyce. Dużą część pojedynków spędzać będziemy w korytarzach, przebiegając z biomu do biomu, które to stają się oczywistymi choke pointami. Zupełnie nie przypadł mi do gustu fragment w dżungli. Konstrukcyjnie składa się z pustego pomieszczenia z drzewami i kamieniem po środku, żeby nie można było przestrzelić z jednego końca mapy na drugą. Wegetacja, choć ładna, utrudnia manewrowanie, no i w sumie nie da się też jakoś szczególnie wykorzystać terenu na naszą korzyść, bo nasze rakietowe skoki blokowane są przez niewidzialne ściany. Możecie więc zapomnieć o chowaniu się na drzewach. Miasto jest tym najbardziej surowym fragmentem, gdzie większość akcji toczy się w ciasnej alejce, będącej jednym z hardpointów do przejęcia. Na ulicę wbiec można z dwóch stron ulicy, przez znajdujący się po jej środku budynek naprzeciwko arkad oraz dodatkowo z boku oknem, więc mimo ciasnoty jest to zaskakująco otwarty obszar, którego pilnować należy z każdej strony. Moim ulubionym elementem była zdecydowanie arena lodowa. Elementem głównym jest tutaj duży lodowy most, gdzie pole do popisu dają umiejętności postaci. Po tym obszarze poruszać można się pod mostem, przefruwając nad znajdującą się tam przepaścią, można frunąć na most stojąc pod nim, no i można też zwyczajnie przespacerować się z jednego jego końca na drugi. Obrona mostu staje się więc zadaniem taktycznym nie tylko w poziomie, ale we wszystkich trzech wymiarach. Musimy bowiem brać poprawkę na to, że przeciwnik zaatakować nas może nie tylko wchodząc na most, ale również wskakując na niego z dopalaczem od spodu. Ukryć się tam pomagają rozstawione skrzynie pełniące funkcję prowizorycznych osłon. Gauntlet stoi w moim osobistym rankingu gdzieś po środku stawki map packa. Jest fajny i zgodnie z założeniami bardzo różnorodny, ale mnogość ciasnych pomieszczeń i zmarnowany potencjał dżungli psuł mi trochę zabawę. Drugą mapą, na którą rzucimy dziś okiem, jest Rise, która po pierwszej grze nie spodobała mi się ani trochę. Przy pierwszym podejściu zagraliśmy w nią w trybie Capture the Flag i efekt był taki, że wszyscy trochę się na niej pogubili. Wszystko dlatego, że jest to poziom dość złożony konstrukcyjnie, pełen wijących się alejek i wnętrz. I jest to też mapa jak na Black Ops 3 zaskakująco pozioma, rzadko pozwalając wspinać się wyżej niż na poziom gruntu. Z czasem jednak, gdy ogarnąłem już położenie najważniejszych punktów i przestałem gubić się we własnym spawnie, było już z górki i w kolejnych grach było o niebo lepiej. Rise toczy się na terenie jakiejś budowanej właśnie fabryki pełnej kontenerów, silosów i maszyn budowlanych. Środek mapy zajmują biurowce, przez wnętrze których można dostać się na jej drugi koniec.
Budynki ułożone są w taki sposób, że ścieżki spotykają się w ich centrum, tworząc małe placyki. Place te stają się świetnym celem dla snajperów koczujących w budynkach, ale w Black Ops 3 nie daje to tak dużej przewagi, bo no cóż, rakietowe skoki pozwalają bezproblemowo wskoczyć przez okno do budynku. Snajperzy nie są więc aż tak nietykalni. Oprócz oczywistych korytarzy i alejek, na drugą stronę mapy dostać się można też od zewnętrznej strony, biegając po ścianach budynków i przekraczając w ten sposób znajdujące się tam akweny. Żeby obszar nie wydawał się pusty, zapełniony został wspomnianymi wcześniej kontenerami i silosami. Okrągłe silosy są śmieszne, bo korzystając ze zdolności biegania po ścianie można spacerować po nich dookoła. Kontenery mają znaczenie taktyczne. Bezproblemowo można na nie wskoczyć i zaczaić się należąco na nadbiegających z drugiej strony wrogów. Jedna ze stron mapy zbudowana jest nawet w taki sposób, że można przedostać się z jednego jej końca na drugi, po prostu przeskakując z jednego kontenera na następny, tworząc w ten sposób alternatywną drogę. To właśnie przez ten cały wachlarz możliwości poruszania się po planszy mapa wydawała mi się pierwotnie tak skomplikowana. Wybrane ścieżki rzadko łączą się z innymi, więc na przykład w trybie Capture the Flag szybkie dostanie się do przeciwnika, który zgarnął naszą flagę, nie zawsze jest proste. Jeśli dobrze liczę, do każdego spawn pointa prowadzi aż 5 oddzielonych od siebie korytarzy, po 2 z boku i jeden centralny wychodzący z budynku. Być może jednak to właśnie ten element przyciągał będzie do gry profesjonalnych graczy, no bo faktem jest, że mapa ta daje cały szereg okazji do przechytrzenia wroga. Dla mnie jednak okazała się wstępnie trochę zbyt skomplikowana jak na krótki czas, jaki mogłem z nią spędzić. I to w zasadzie tyle moich przemyśleń na temat dwóch pierwszych map z nowego dodatku do Black Ops 3. Jak wspomniałem wcześniej, jeśli macie jakieś pytania dotyczące Gauntleta bądź Rise, zadajcie je w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Call of Duty Awakening trafi do sprzedaży 2 lutego dla posiadaczy PlayStation 4 i najwcześniej w marcu dla grających na pozostałych platformach, a my zobaczymy się już wkrótce w kolejnym przeglądzie map z dodatku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!